No to może zaczniemy od tego, co ja zaniedbałem jako mężczyzna. Tak. Nie mamy samochodu. Dobrze, że nie narzeczoną. Tak, narzeczoną mam. Nie zaniedbuję. Nie zaniedbuję. Natomiast samochodem wyobrażałem sobie to w ten sposób, że to może załatwić. Tak w sumie na ostatnią chwilę do tego stopnia jestem sperowany, że nie wiem, czy nie pojadę starym samochodem teścia. To jakie miałoby być to wymarzone auto? Amerykański, duży taki, no coś takiego pasowałoby do nas, prawda? My też jesteśmy mali. Nie jesteśmy mali, potrzebujemy dużego samochodu. No dobra, czego jeszcze nie ma? No niestety tak się złożyło, no, że nie mam ani fryzury, ani makijażu. Bo byłam na próbnej fryzurze i spojrzałam na siebie i płakałam w lustrze. Ślubu nie będzie. Tak, i nie wiedziałam, co mam zrobić. Na szczęście jestem tu ja i na pewno jej pomogę. No to powiedzcie, czego jeszcze nie ma? Tańca nie ma. Jezu. Nie chcieliśmy takiego bardzo sztucznego układu tanecznego. Można było to zrobić trochę lepiej. Trochę mało czasu, a już przed ślubem... można w ogóle było to zrobić, bo tak, w sumie nie zrobiliśmy tego. No słuchajcie, po prostu zostawienie tańca na ostatnią chwilę to naprawdę nie jest dobry pomysł. A miało być tak lekko.